dawno, dawno temu na YouTubie miało miejsce coś niezwykłego. To miało jakąś swoją nazwę, bowiem nazywało się to... Jak to się nazywało? Nazywało się to Zniszcz ten dziennik. Tak oto, moi drodzy, po jakimś czasie wyszła nowa, kolejna część Zniszcz ten dziennik. I moi drodzy, korzystając z okazji, witam was gorąco w nowej serii na kanale Zniszcz ten dziennik. Tylko że teraz nadchodzi rewolucja, teraz w kolorze nowe wydanie. W komentarzach koniecznie piszcie zadania, jakie mogę wykonać z dziennikiem, co mogę mu zrobić, jakie pomysły na destrukcję, na niszczenie i w ogóle co z tego będzie, to ja nie wiem. Także, moi drodzy, liczę na waszą kreatywność, piszcie w komentarzach na dole. I tyle, myślę, że będziemy, moi drodzy, mogli zaczynać nową serię na kanale Zniszcz ten dziennik. Wydrzyj, zgnieć i ewentualnie rzuć. Zadźgaj tę stronę ołówkiem. Tutaj czymś nakap. Tusz, farba, herbata. Zamknij książkę, aby powstał wzór. Ale spróbuję z tego zrobić jakiś wzorek. Ciekawe, czy mi się uda. Ups. Nie wiem, czy to widzicie, ale wyszedł ludzik. Popatrzcie. Ups. O Jezusie. Boże, nie wiem, czy to widzicie, jak to się... Ups. Ślizgaj dziennikiem tą stroną w dół przez długi korytarz. My skorzystamy z ulicy. Ale faktycznie to sobie ludzie pomyślą, jak to zobaczą. O nie, sąsiad. Wznieś się wysoko i upuść dziennik. Nikogo na zewnątrz nie ma, więc na spokojnie. Wszystko jest bezpiecznie, wszystko jest pod kontrolą, wszystko jest przemyślane. Okej. Okej, nikogo tutaj w tle nie ma. Tam jest jeszcze jeden kolejny operator. Moi drodzy, wszystko jest bezpiecznie. I leci.
te wybuchły, te emocje. Moi drodzy, ja mam nadzieję, że pierwszy odcinek ze Snitch, ten dziennik na kanale, wam się podobał. Jeśli chcielibyście więcej takich odcinków, dajcie znać w komentarzach. I tyle, moi drodzy, tutaj możecie kliknąć poprzedni odcinek na kanale, obejrzyjcie sobie go. Tak jak mówiłem, jeśli chodzi o tą wieżę, to jeszcze raz wspomnę, że wszystko było bezpieczne, wszystko było przemyślane. Także spokojnie, nic się nikomu nie stało. Oprócz dziennikowi, bo trochę lekko ucierpiał, no ale... Także na tyle z dzisiejszego odcinka, ja wam jeszcze raz dziękuję za uwagę. Do zobaczenia kolejnym razem, trzymajcie się, pa!